No teraz jest losowanie. Ach, to jest szóstka, przepraszam. A i... Tadeusz Plata Szczecin. To kropeczki musimy postawić. Tadeusz Plata Szczecin. Nie wygram, a mi... Tutaj, panie Tadeuszu, z tej strony. Ja nie wygram. Ostatniego numera. I przed losowaniem nagrody specjalnej będzie ostatnia koszulka. Ostatnia koszulka, tak? Ja przegram. Dobrze, to jeszcze ostatni los, pan Jurek i koniec. Numer 16, Mateusz Kondracki z Dobrej. Koniec! A już losowanie specjalnej nagrody to zostawiam w ręku pana Jurka, proszę państwa, i on powie, co to za nagroda i jak ją będziemy losować. Słuchajcie, tradycyjnie zawsze na koniec zostawiamy najcenniejszą nagrodę. Dzisiaj tą nagrodą jest piłka nożna firmy Adidas, bardzo dobrej marki, na której widnieją autografy piłkarzy Pogoni Szczecin. I za chwileczkę wylosujemy tego szczęśliwca, który od samego z publiczności. Dobrze, chodź tutaj, on się pierwszy zgłaszał. Gdzie mamy? Tak, powiedz, jak masz na imię? Arek. Biegłeś dzisiaj? Tak. Wytrzymałeś do końca? Tak. Podobało się? Tak. Nagraj ich, nagraj ich. Nie. Ona wygrała na. A żeby nikt nie mówił, zamieszaj, jeszcze raz wrzuć ten los, zamieszaj ręką. Nie patrz do środka, jeden los został wylosowany. Nie mów na razie głośno, bo być może sam wylosowałeś, nigdy nie wiadomo. Ja już wiem ten numer, nic nie mów. Zaraz się dowiemy, z jakiej miejscowości mamy szczęśliwą osobę. No to teraz obstawiajcie, jaka to będzie miejscowość, ja już wiem. No niestety, piłka ze Szczecina wróci do Szczecina. Więc już pierwsza eliminacja zrobiona, a wygrała tą piłkę. Wygrała, to znaczy, że pani. To znaczy, że pani. Chyba, że nie będzie jej tutaj z nami, to oczywiście będziemy losowali jeszcze raz. Ale to pani Sylwia Karczewska ze Szczecina. Numer 120. Niestety. Poczekajcie. Jeszcze raz. Jaka miejscowość tym razem? Dobra. Zostaje Wołczkowo. I chłopak, dodam, że w mundurze. Czy jest pan Łukasz Bańda? Łukasz, zapraszamy. Nie ma Łukasza? A gdzie się Łukasz podział? Z trasy nie wrócił. Trudno, rosujemy dalej. Widzicie, panie, czy ona będzie szczęśliwa? Trzecia próba. Pan Jurek mówił na początku. Czekać trzeba do końca, trzeba być tutaj obecnym, żeby uczestniczyć w losowaniu. No to już wiemy i szukamy osoby. To są Dołuje i pani Alicja Stasiołek. Czy Ala jest z nami? 8 lat. 123 ma Ala i Ala nazywa się Alicja Stasiołek Dołuje. Moment, tam coś pan sygnalizuje i zaraz. Nie, no kurczę. Ale czy to jest Alicja? Jest Alicja! Proszę państwa, brawo dla Alicji! Tak. Jest Alicja na placu, proszę bardzo! Kurde! Chwilę poczekacie. Nie! Od razu już wszystkie mamy! Ale jeszcze nie uciekaj. Powiedz mi tylko, czy podobało ci się dzisiaj na naszej imprezie? Tak. A czy wiesz, co powinnaś zrobić temu chłopcu, który wylosował teraz ten los? Jak myślisz? Ja myślę, że można by było mu podziękować. Co ty na to? Oddać
To bardzo proszę naszą środkę, chodź tutaj do nas. Arek, zwyciężczyni chciała Ci podziękować za to, że wylosowałeś jej tak wspaniałą nagrodę. No, piłkę. Nie wspaniałą, no Maxa. Dziękujemy, brawo gorące. Z nich ty piłkarzy. Proszę Państwa, te wszystkie nagrody, które dzisiaj wylosowaliśmy, ja jeszcze zanim zakończę... Dobra, to było na tyle. Wojewódzki PKKF, a także nasza ochotnica... To było na tyle. Mam nadzieję, że się spodobało. To jest druga część. Mam nadzieję, że się spodobało. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.